Spotykamy się po raz trzeci w transmisji na żywo. Poczekamy, jak parę osób się już pojawi. Nie czekajcie. Dobra. Jest 5 osób. Mam przede wszystkim do Was dzisiaj pytanie, jak myślicie, jakie powinna mieć wynagrodzenie pielęgniarka i położna za swoją pracę? Jakbyście ewentualnie przykładowo podali kwoty. Oczywiście mówimy o kwotach brutto. I zderzymy te Wasze opinie co do wynagrodzeń zaproponowanych, jakie powinna mieć pielęgniarka, z wynagrodzeniami, które są podawane przez potencjalnych pracodawców. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób zdali sobie sprawę i uświadomili, w jaki sposób zawód pielęgniarki i położnej jest postrzegany w Polsce. Czy ktoś ma ochotę napisać swoją propozycję, jeśli chodzi o wynagrodzenie pielęgniarki? Dobrze, może zaraz ktoś napisze. W takim razie na portalu pielęgniarek i położnych rozpoczęliśmy właśnie publikować informacje, które dotyczą właśnie, tutaj Damian napisał, że minimalnie 6 tysięcy brutto po specjalizacji i magister. Propozycja, Damianie, ciekawa. Mi się wydaje, że jednak mimo wszystko te 6 tysięcy brutto tak dosyć ostrożnie podałeś, ale jest to na pewno już jakaś propozycja, na którą można dyskutować. Natomiast pamiętajmy o tym, że środowisko lekarskie wywalczyło w porozumienie, które podpisało z ministrem zdrowia, że lekarz nie powinien zarabiać mniej niż 6750 zł wynagrodzenia zasadniczego. Zresztą moje osobiste zdanie jest tutaj, że to jest nie jest to wysokie wynagrodzenie, jeśli chodzi o odpowiedzialność osób, które wykonują zawód lekarza, ale no tak to zostało ustalone, więc dobrze by było, żebyśmy my też jako pielęgniarki i położne, nasze środowisko zawodowe wywalczyło też, żebyśmy mieli tą minimalną stawkę, za którą pracodawca nie mógłby poniżej której zatrudniać pielęgniarki. Czyli tutaj Damian napisał 6 tysięcy, no i teraz to zderzmy z ofertami pracy, któreśmy, jak wspomniałem, zamieściliśmy na portalu pielęgniarek i położnych. Pierwsza oferta, są to oferty, które pochodzą no, z poważnego źródła, bo z Krajowego Urzędu Pracy, z centralnej bazy ofert pracy, która jest publikowana na stronach, no jakby nie patrzeć, rządowej organizacji i musimy te kwoty zderzyć, skonfrontować z dwoma wskaźnikami. Pierwszy wskaźnik to jest to najniższe wynagrodzenie, które wynosi 2150 zł. Od nowego roku będzie to 2250. Natomiast drugi wskaźnik jest to kwota średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
i ona wynosi w tej chwili 5200 tam z haczykiem. Też musimy wiedzieć o tym, że środowisko pielęgniarek i położnych postulowało, ażeby pielęgniarka z najwyższymi kwalifikacjami zarabiała co najmniej 2 średnie krajowe, czyli tutaj mówimy o tych 10 tysiącach brutto. Natomiast wracając do oferty z tego Krajowego Urzędu Pracy, mamy ofertę pracy dla pielęgniarki w żłobku, która opiewa na kwotę za cały etat, 160 godzin w miesiącu. Jak ktoś by był zainteresowany, data rozpoczęcia 1 lipca tego roku i wynagrodzenie brutto 2250-2300. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale jest to kwota, która ociera się o najniższe wynagrodzenie w gospodarce narodowej, czyli już takie minimum egzystencjonalne, które zapewnia państwo, że mniej pracownik nie powinien zarabiać. I takie oferta pracy się ukazuje na rządowej stronie. Tutaj Dorota napisała, że nie mniej niż 6 tysięcy brutto, czyli zdanie jest jej podobne do Damiana. Jeśli ktoś ma jeszcze ochotę napisać, jakie jest jego, jakaś propozycja inna, to bardzo proszę. Wracając do tej propozycji 2300 zł dla pielęgniarki za cały etat, to jeszcze zdumienie wprowadziło mnie informacja, że ta osoba, która ma być pielęgniarką, ma pracować na stanowisku pielęgniarki w tym żłobku, dodano jeszcze, że jest mile widziana umiejętność gry na instrumentach. Nie wiem, czy to jest jakiś dowcip, czy ktoś po prostu... Ale to też pokazuje właśnie, jak jesteśmy traktowani jako grupa zawodowa, postrzegani przez społeczeństwo. Ta informacja wielu z was zbulwersowała na portalu. No ja myślę, że za te 2300, no to ta pielęgniarka jeszcze nie powinna tylko grać na instrumentach, ale jeszcze mogłaby zatańczyć albo zaśpiewać. Nie wiem. Tutaj Barbara napisała, że to powinna być kwota 8000 zł na rękę po specjalizacji anestezjologicznej, ale ABS 7000. Kwoty są to przeze mnie zaniżone. Tak naprawdę w tej dziedzinie to 12 do 14 tysięcy, jak na zachodzie. Jest to kolejny głos tutaj w dyskusji. Natomiast ja wam chciałem przedstawić kolejną ofertę pracy, też z Krajowego Urzędu Pracy. Jest to oferta, też która spotkała się z ożywioną dyskusją. Podejrzewam, że dlatego, że jest tutaj w wynagrodzeniu jest też wskazana tak zwana trzynastka. Wiele pielęgniarek i położnych, które w dawnych czasach kończyły szkoły, pamiętają jeszcze, że było to wypłacane przez pracodawców. W tej chwili w niewielu z nich to wypłaca i dlatego ta oferta się spotkała z takim zainteresowaniem. Natomiast tutaj wynagrodzenie jest to od 2900 zł do plus dodatek do wynagrodzenia 1600 zł miesięcznie z tytułu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, o którym mówi ustawa. Wysługa lat od 5 do 20% za każdy rok przepracowany. Gratyfikacja jubileuszowa. Chciałem tutaj wspomnieć o pielęgniarkach, które są zatrudnione w domach pomocy społecznej. One w tej chwili są w najgorszej sytuacji finansowej. Porozumienie, które podpisują panie w czepkach z ministrem zdrowia dotyczące wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych nie obejmują pielęgniarek pracujących w DPS-ie. Podstawą takiego stanowiska jest to, że Dom Pomocy Społecznej nie jest zakładem leczniczym. No jest to żenujące, że przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych podpisują takie porozumienia, które wykluczają grupę ponad 6 tysięcy pielęgniarek
z grona osób, które mogą otrzymywać dodatki. Zresztą sama idea, że pielęgniarka w Polsce musi dostawać dodatek, dlatego że jej wynagrodzenie jest tak niskie i żenujące, jest to już też jakimś kompletnym nieporozumieniem. Pielęgniarka i położna jest profesjonalistą i powinna godnie zarabiać. Każdy pracownik powinien godnie zarabiać, ale pielęgniarka i położna szczególnie. Tutaj Dorota napisała, że 6 tysięcy dla pielęgniarki po studiach, bez kursu specjalizacji i bez doświadczenia. Dla tych ze specjalizacją i doświadczonym 2,5 tysiąca euro. Łatwo przeliczyć, czyli też obracamy się w kwocie około 10 tysięcy brutto. Kolejną ofertę, którą przedstawiliśmy, pracy, którą przedstawiliśmy na portalu, jest to oferta też ocierająca się o najniższe wynagrodzenie, czyli brutto 2250. Tutaj uroku tej ofercie dodaje fakt, że jest mile widziana specjalizacja, także ta pielęgniarka będzie zajmowała się rejestracją pacjentów. Podkreślam, 2250 brutto. Sam dodatek zembalowski 1600 zł brutto. Nie wiem, gdzie się podział tutaj w tym momencie, ale takie są oferty pracy, które pokazują, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez potencjalnych pracodawców. Czyli widać, że nasze opinie zderzają się brutalnie z rzeczywistością. Te oferty oczywiście publikujemy z zamiarem pokazania, w jaki sposób jesteśmy postrzegani. I nie wiem, ile w tej chwili minut jesteśmy tutaj na wizji? Ile? W takim razie to na dzisiaj by to było już wszystko. Jak ktoś będzie miał ochotę, to proszę jeszcze dodawać komentarze. W dniu jutrzejszym, około godziny 20, poruszę temat w transmisji na żywo temat takiej sytuacji, kiedy pielęgniarka musi dostawać dodatek wyrównawczy. Będę opowiadał właśnie na czym ten dodatek polega, i bo są częste pytania do redakcji w mailach, w jaki sposób ten dodatek wyrównawczy powinna mieć pielęgniarka wypłacany. Dziękuję w takim razie za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie.